Siemaneczka, sam i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszej nagrywce będziemy kontynuować naszą serię Tibijskie Podstawy, dlatego że w ostatniej aktualizacji letniej Tibijskiej mamy do włączenia kilka opcji, żebyśmy mogli jeszcze łatwiej, jeszcze fajniej, przejrzyściej grać sobie w naszą grę. Najważniejszą opcją, która mi się spodobała, akurat nie będę już przedłużał słowa wstępu, która mi się podoba to jest to, że możemy włączyć sobie podgląd ile mamy ładunków w amuletach, czyli przykładowo nie musimy klikać luk, żeby Wiedzieć, że magma umulet jeszcze nam zostało 200 ładunków, lub nie musimy klikać luk, żeby widzieć, jak długo jeszcze nam będzie trwać. Przykładowo dany ring, jak możecie zauważyć, ja na tą chwilę mam wyłączone te opcję. Wchodzimy w opcje, inference, następnie w tym oto miejscu mamy show expiry time to invector oraz containers. Włączamy te dwie opcje lub jedną, zależnie czy chcemy widzieć e, mając to założone na siebie, czy po prostu mając to e, w czymkolwiek, w jakimś plecaku, w depo i tak dalej. Także załączamy te opcje i możecie zauważyć, że teraz już z daleka widzimy, że ten Warfen Ring będzie działał jeszcze nam przez 15 minut. Ring, który leży tam sobie gdzieś tam w blocom będzie nam działał przez 14 minut jak go założymy oraz widzimy wszystkie ładunki amuletów co jest według mnie naprawdę bardzo fajną opcją. Mega nam to ułatwi na pewno rozgrywkę, czy gdzieś tam jak sobie ekspimy i nie wiemy co, ile nam się, za ile nam się skończy gliser amulet przykładowo. Przede wszystkim dla rycerzy, no bo na Ice BB gdzieś tam jak widzicie na streamach jak sobie biegamy, no to zazwyczaj rycerz tam się świeci kiedy amulet się kończy, a w ten oto no sposób wydaje mi się na pewno będzie łatwiej nam nadzorować to kiedy dany amulet czy tam pierścień się kończy. Także to jest pierwsza opcja, która jest naprawdę mega przydatna i mega fajna. Drugim patentie są łuki, arksy. Akurat ja nie korzystam z tego. Ja akurat jestem przyzwyczajony do klasycznego grania, czyli nick, pasek życia, ewentualnie pod spodem pasek manny. No i po środku, akurat utamowita nam się załączyła. Wchodzimy, tak samo inference. Później wchodzimy w hud. Ja akurat arksów nie używam, także teraz załączymy show arks. Możecie zauważyć, a ja to już testowałem na streamie. Proszę zauważyć, zrobimy. Po staremu, a raczej to nie jest po staremu. po staremu, to jest jakbyśmy mieli coś takiego w dystansie. sobie możemy edytować. Jak możecie zauważyć, te paski są po staremu. Jeśli chcecie inaczej grać, możecie dać sobie, że macie je bardzo blisko albo bardzo daleko. Ta opcja. Jako, że ja nie używam tych pasków, to może kiedyś gdzieś, jak tam będę w jakichś team huntach latać i będę musiał mieć jeszcze większą kontrolę nad swoją manę, jak nie będę nadążał za oglądaniem, to szczerze wydaje mi się, że kiedyś zostawię sobie taki pasek, do tego dam sobie opcji mniejsze, do tego usunę sobie halta. No i z takim paskiem many po prawej stronie może, może będę grać, także Także kolejna opcja, moim zdaniem no, również przydatna dla tych, którzy używają tego, te arksy, te bary po bokach, to na pewno będą zadowoleni. Mi to akurat nie zmienia w żaden sposób. Ale dla tych, co grają, to na pewno ładniej SSL -y będą wyglądały niż jak mamy załadowane te dwa paski w niku. Trzecią opcją, która ingeruje jeszcze w naszego klienta, jest opcja Boss Cooldown Tracker, czyli wchodzimy w nasze. Panele diagnostyczne Analytics Selector, następnie klikamy w boss cooldowns i w ten oto sposób mamy zupełnie nowy pasek, w którym możemy kontrolować za ile godzin, za ile minut yy, możemy zabić. Kolejnego bossa, jest to mega przydatna opcja, nie musimy gdzieś tam szukać w ss kiedy ostatni raz zabiliśmy Scarlet, jeśli nie pamiętaliśmy, teraz wszystko mamy ładnie na tace pokazane, każdego bossa, którego ubijaliśmy w ostatnim czasie, także kolejna fajna opcja, aż o dziwo, że Cipsów dodał w jednej aktualizacji tyle fajnych rzeczy. Następną opcją jest Search Locker, czyli wyszukiwajka naszego depozytu, przeszukiwarka. No i z tego co zauważyłem, ja akurat nigdy z tego tak zbytnie nie korzystam. Bardziej to rycerze e, korzystają, zbierając e, przedmioty na sprzedaż wszystkich Team Huntów. Fajną opcją jest. Akurat nie widzicie tego na streamie, ale tutaj, jak e, zrobię taki fajny myślniczek, jak jest Altraders, możecie również sobie zmienić. Przykładowo, sobie zmienimy do kogo, to na pewno coś będziemy mieli. O, do Tamorilla. Klikamy tamoril i pokazują nam się wszystkie itemy, które mamy do tego pana, ile sztuk, także na pewno to nam przyspieszy, bo będziemy mogli sobie e, ustawić, nie wiem, grizzly'ego, jak rycerz sobie zabiera lota e, przykładowo, woda jakiegoś już to na pewno nie będziemy musieli przeszukiwać depozytów, czy sobie ustawić daną kratkę depozyt e, pod jednego sprzedawcę, tylko po prostu sobie w search lockeru ustawi jednego sprzedawcę i może na szybko sobie przyciągać itemy na sprzedaż. No i ostatnią opcją jest również wyszukiwarka, ale akurat u sprzedawców. Podejdźmy sobie do tego pana, czy tam pani, piszemy hi, trade, no i tak samo. Mamy tutaj opcję, gdzie możemy sobie wyszukiwać, żebyśmy nie musieli tutaj przykładowo szukać jeśli by nam się nie chciało czyli chcemy konkretną runę znaleźć, to sobie wpisujemy w pewnym momencie nam się pokazuje dany przedmiot plus kolejną rzeczą jest kiedyś przed aktualizacją mogliśmy kupywać itemy po 100 sztuk teraz możemy kupywać, jak może zauważyć nawet 1500 sztuk a z tego, co się dowiedziałem, akurat w sumie teraz tego nie przetestujemy, bo nie mam tyle kapa, to możemy kupować nawet po 10 tysięcy. Także na pewno nasza myszka mniej ucierpi podczas kupywania. Wcześniejszego posta. Teraz możemy od razu sobie kupić przykładowo z góry 10 tysięcy potek. No i drodzy widzowie, to by było na tyle. Dziękuję za bardzo pozytywny feedback pod ostatnim filmem. Na pewno na dniach nagramy odcineczek o tym oto mieście. Przedstawię wam wszystkich sprzedawców, co gdzie możemy znaleźć. Także takie mega ułatwienie będzie dla ludzi, którym się zbytnio nie chce szukać. Plus, widzowie, jakbyście chcieli zobaczyć kontynuację wykonywania tego kłasta z tego oto miejsca, no to napiszcie oczywiście w komentarzu, bo szczerze. Mi tak jakoś się średnio najeża się chce, średnio mnie jakoś tam nie wiem solo chce to się bić, także na pewno będę musiał ekipkę sobie zebrać i się po prostu pobawimy, a później coś dla was montujemy, ale oczywiście jeśli tylko chcecie. No i to by było na tyle, wydaje mi się, że na tą chwilę opiszemy miasto, później może tego quest'a, następnie zobaczymy może outfit yy, mant. No i w sumie na tym pewnie zakończymy tą aktualizację, chyba że są jakieś tutaj fajne top spoty dla 400-500 leveli, no to gdzieś tutaj polatamy, ale to pewnie dopiero za chwilę, kiedy to się uspokoi, bo jak możecie zauważyć... Ci, którzy tutaj byli, naprawdę bardzo dużo ludzi tutaj wszędzie biega, także na tą chwilę dajmy się nacieszyć innym, więc po prostu grajmy. Wszystkie sugestie mile widziane, jeśli jesteście nowi, śmiało możecie zostawić suba, walnijcie dzwona, żebyście byli na bieżąco, kiedy odpalamy przykładowo streama, no i ocencie ten film łapką w górę czy w dół. No i to by było na tyle, także życzę wam miłego dnia. Yo!